Konferencja przeznaczona była dla mediatorów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. W rozmowie z naszą redakcją sędzia Sądu Okręgowego Elżbieta Koszel podkreśliła, że mediacji powinno się uczyć już w szkołach, ponieważ to kształtuje późniejsze postawy młodych ludzi. Coraz większego znaczenia nabierają polubowne metody rozwiązywania sporów. Jedną z takich metod jest mediacja. Mediacja nie jest jeszcze dotychczas praktykowana przez nasze społeczeństwo w takim zakresie, jaki byłby pożądany. Jednak nabiera ona coraz większego znaczenia i zadaniem dzisiejszej konferencji jest przedstawienie zarówno praktykom w zakresie wymiaru sprawiedliwości, jak również mediatorom, jak również dyrekcji szkół korzyści płynących z mediacji. O licznych korzyściach, jakie przynosi mediacja, opowiedział nam prokurator rejonowy Zbigniew Raszczyński. Taka konferencja, ja myślę, że potrafi sporej ilości uczestników unaocznić korzyści z mediacji. Na pewno korzyścią podstawową jest to, że jesteśmy w stanie załagodzić jakąś krzywdę, która powstała na skutek przestępstwa, ponieważ jako prokurator podchodzę do tego w ten sposób. Z drugiej strony być może, znaczy nie być może, na pewno potrafi przyczynić się do skrócenia postępowania przygotowawczego i postępowania przed sądem. W konferencji brali udział również uczniowie gimnazjum imienia Świętej Jadwigi Królowej w Biłgoraju, którzy przedstawili scenkę z tak zwaną mediacją rówieśniczą, czyli rozwiązywaniem konfliktów szkolnych.